Cześć, witam Was na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam na rozpakowanie wyjątkowych słuchawek. Są to słuchawki firmy Creative, dokładnie jest to model Sound Blaster Tactic 3D Fury. Jedne z najnowszych słuchawek tego producenta, kosztujące plus minus 200 zł, czyli cena taka średnia jak na słuchawki dla graczy. Mają kilka bardzo ciekawych cech, o których opowiem Wam za chwilkę. Teraz sobie zajrzymy do opakowania, zobaczymy te słuchawki. Natomiast teraz rzućmy jeszcze okiem, czego ciekawego dowiemy się z samego opakowania. Zapraszam do oglądania. Ok, zabieramy się za rozpakowanie. Same słuchawki już możemy co prawda zobaczyć, ale za chwilkę je sobie wyjmiemy i zobaczymy je w całości. Dowiadujemy się z opakowania, iż te słuchawki wykorzystują m.in. technologię SBX Pro Studio, Scout Mode oraz Voice FX. Tryb Dual Mode, czyli dwie możliwości podłączenia tych słuchawek do komputera lub do urządzeń mobilnych poprzez mini jacka albo poprzez wtyk USB. Z tyłu mamy jeszcze troszeczkę szczegółów informacji, chociażby o technologii SBX Pro Studio, która daje nam przestrzenny dźwięk 3D, nawet ze zwykłego dźwięku stereo. To jest jedna z technologii, tak samo jak Scout Mode, którą posiadam także w swojej karcie Sound Blaster Recon 3D Professional Fatality. Dlatego ta technologia jest mi znana i powiem Wam, że sprawdza się świetnie. Jestem ciekaw, jak to będzie w przypadku słuchawek, ponieważ w przypadku karty dźwiękowej, jak powiedziałem, te odczucia są po prostu rewelacyjne. Scout Mode, czyli technologia, która pozwala nam usłyszeć przeciwnika w grach szybciej, czyli wszelkiego rodzaju kroki, wystrzały, możemy zlokalizować przeciwnika precyzyjniej. Voice FX, czyli synchronizacja dźwięku z awatarem w grze. Też dość ciekawa funkcja, spróbujemy sobie przetestować oczywiście. I na dole mamy jeszcze informację, że słuchawki działają z urządzeniami mobilnymi, posiadają oddychającą piankę w nausznikach, odczepiany mikrofon z funkcją redukcji szumów i pełnozakresowe 40 mm przetworniki. Jeśli spojrzycie jeszcze na dół kartonika, mamy tutaj właśnie te informacje, przetworniki 40 mm neodymowe, pasmo przenoszenia częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz, impedancja 32 ohmy oraz czułość tych słuchawek równe 100 dB. To by było na tyle. Myślę, że z podstawowych informacji wiem już wszystko. Teraz pora otworzyć kartonik i je nareszcie zobaczyć i przymierzyć. Mamy tutaj jeszcze także instrukcję. Zobaczcie, tak to wygląda. Wszystkie schematy połączeń, opis poszczególnych cech słuchawek. Takie podstawowe rzeczy, ale całkiem przydatne. A i tutaj jeszcze taka broszurka. Dobrze, to by było na tyle. Teraz sobie je musimy rozpakować i wyswobodzić. Z tego ja wracam do Was za chwilkę. Ok, moi drodzy, oto słuchawki Tactic 3D Fury. Powiem Wam, że przez chwilkę miałem je na głowie. Są naprawdę bardzo lekkie i bardzo wygodne. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie przy dłuższym użytkowaniu, ale powiem Wam, że jak na takie pierwsze założenie, to jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem. Przyjrzyjmy się im jeszcze tak szybciutko. Zobaczcie, u góry na pałąku mamy napis Tactic, takim błyszczącym plastikiem wypełniony. Wygląda to fajnie. Po bokach Fury. Taką nie za dużą poduszeczkę na pałąku, natomiast bardzo miękką. Regulacja słuchawek na plastikowej prowadnicy. Natomiast ten plastik wydaje się być całkiem taki solidny. Wykończenia nauszników bardzo fajne, z napisem Sound Blaster, takim wytłoczonym, z czerwoną ramką. Wygląda to fajnie. W środku mamy czerwone wypełnienia. Jak widzicie, wnętrza tych nauszników nie są za duże, tak więc pewnie całe uszy się tutaj nie zmieszczą, ale gąbeczka jest naprawdę miękka, więc nie powinno to wszystko cisnąć uszu. I mamy taki oddychający materiał faktycznie. W środku mieszczą się 40 mm membrany pełnozakresowe. Tego, co tutaj czuję, jest tu układ otwarty tych słuchawek. I zobaczcie jeszcze, jeśli chodzi o ruchomość, to nauszniki tak się wyginają i słuchawki dość mocno możemy sobie rozszerzyć po pełnym wyregulowaniu, więc nawet bardzo mocno. To by było na tyle, jeśli chodzi o same słuchawki. Odwiesimy je na chwilkę i zobaczymy, co jeszcze tutaj mamy. Ok, tak więc mamy kabelek, taki dość fajny, nie za gruby, w czerwonym kolorze. Na tym kablu, moi drodzy, znajduje się taki pilot z napisem Creative. Jest także klips, żeby go sobie gdzieś przypiąć. Mamy tutaj
suwaczek, taki pstryczek, włącznik, włącznik mikrofonu oraz regulację głośności, czyli generalnie standard. Mamy też paseczek do zorganizowania nadmiaru kabla i mamy pojedynczy 4-pinowy wtyk, czyli po prostu sygnał z mikrofonu, jak i ze słuchawek mamy poprowadzone jednym wtykiem. Jeśli chcemy korzystać z mikrofonu w komputerze, wtedy dobrze zastosować sobie tą kartę USB. Podpinamy to tutaj i możemy cieszyć się z tych wszystkich technologii i funkcji, o których wspomniałem, były wypisane na opakowaniu. Tak więc mamy przy okazji kartę USB, która zapewne daje niezły dźwięk. W końcu jest to Sound Blaster. Dlatego bardzo fajna opcja, jeśli nie mamy dobrej karty dźwiękowej w komputerze, tylko układ zintegrowany, wtedy taka karta na pewno da nam lepszy dźwięk. No i cóż tu jeszcze mamy? Mikrofonik z redukcją szumów. Taki fajny, elastyczny, z gąbeczką tłumiącą przedmuchy na końcu. I moi drodzy, to sobie podłączamy właśnie tu do słuchawki. No i moi drodzy, tak prezentują się słuchawki Sound Blaster Tactic 3D Fury firmy Creative. Ja zabieram się za testy tych słuchawek. Myślę, że będą bardzo ciekawe, a Was za jakiś czas zapraszam na pełną recenzję. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!